Ulica Święty Marcin w Poznaniu. Piękna, ale i posiadająca burzliwą historię. Pomimo, że w ostatnich latach obserwuje się upadek jej znaczenia, zwłaszcza jako traktu handlowego, to nadal pozostaje jedną z najważniejszych ulic Poznania. Początki traktu sięgają XII wieku, kiedy to na jego terenie istniała historyczna osada nosząca nazwę Święty Marcin. Osadę przyłączono do Poznania dopiero w 1797 roku. Sama ulica ma stosunkowo krótki rodowód, a jej rozkwit datuje się po 1870 roku, kiedy to rozpoczęto budowę kilkupiętrowych kamienic. Największe zmiany nastąpiły jednak na początku XX wieku. Wówczas to Niemcy podjęli decyzję o budowie reprezentacyjnych obiektów państwowych od strony najważniejszego traktu, drogi berlińskiej, prowadzącej do Berlina i Wrocławia. Powstał wówczas m.in. Zamek Cesarski, gmach Dyrekcji Poczty i Ziemstwa Kredytowego. Wielka sylwetka neoromańskiego zamku podporządkowywała wszystkie pozostałe, potężne przecież budowle. Powstałe wówczas obiekty są do dzisiaj jednymi z najważniejszych elementów charakteryzujących sylwetę Poznania. Podczas II wojny światowej zabudowa ulicy doznała wielkich zniszczeń. Szczególnie uparcie broniona była bryła zamku, a także budynek dawnej intendentury królewskiej oraz dawnego ziemstwa kredytowego. Po zakończeniu walk w lutym 1945 roku otwarto pierwszy po wojnie hotel w Poznaniu, Hotel Royal. W zamierzeniu architektów i urbanistów ulica miała otrzymać nowoczesny wygląd. W październiku 1965 roku w zgodzie z tą myślą przewodnią ruszyły prace przy wznoszeniu wieżowców centrum między ulicami Kantaka i Ratajczaka. Na początku lat 70. stanęło w tym miejscu 5 wysokich biurowców z dwukondygnacyjnym łącznikiem mieszczącym placówki handlowe i banki według projektu Jerzego Liśniewicza. Całkiem niedawno, bo pod koniec 2023 roku zakończyła się przebudowa ulicy Święty Marcin we wszystkich etapach prac. Te rozpoczęły się już w 2017 roku. Celem przebudowy było wygospodarowanie dodatkowych przestrzeni dla pieszych w obrębie ulicy, a także zwiększenie jej atrakcyjności i dostępności dla pasażerów komunikacji publicznej. Przed przebudową ulica Święty Marcin podzielona była wzdłuż przez tory tramwajowe i pas zieleni. Drzewa znajdowały się tylko na środku. Teraz przestrzeń jest wspólna, wprowadzono tak zwaną strefę zamieszkania, po której samochody nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km na godzinę. Powstało nowe torowisko, poszerzono chodniki, wykonano nowe nawierzchnie ulicy i ciągów pieszych, zamontowano liczne elementy małej architektury. Ulice ożywiły m.in. kolorowe konstrukcje do siedzenia. Postawiono też nowe ławki, w tym z panelami słonecznymi i gniazdkami USB. Wieczorami i nocą ulice oświetlają nowe lampy. Uporządkowano także tereny zielone, na których pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Wyrośnięte już drzewa posadzono w specjalnie dla nich przygotowanych miejscach, wyposażonych w systemy antykompresyjne. Są to konstrukcje pozwalające na rozwój systemów korzeniowych bez kolizji i zagrożenia dla infrastruktury podziemnej oraz umożliwiające podlewanie drzew.